Dzień dobry. Meczem finałowym 7 lipca 2019 roku zakończyła się Copa America 2019, ale na początek przejdźmy sobie, co działo się wcześniej w półfinałach. W półfinałach spotkała się drużyna Brazylii z drużyną Argentyny. Drużyna Brazylii wygrała 2-0. Chile przegrało z drużyną Peru 3-0. W meczu o trzecie miejsce Argentyna wygrała z Chile 2-1. I mecz finałowy 7 lipca 2019. Brazylia wygrała z Peru 3-1 i Brazylia wygrała Copa America 2019. Brazylia pierwsze miejsce, Peru drugie miejsce, Argentyna miejsce trzecie, Chile miejsce czwarte. Podczas tego turnieju wzrastający poziom sportowy, coraz większa motywacja piłkarzy do tego, żeby dobrze zaprezentować się i ten poziom rósł, bo faza grupowa, te mecze wyglądały różnie. Faza pucharowa już jak najbardziej interesujący futbol. Natomiast niestety poziom sędziowania na tym turnieju nie był najlepszy. Wszystkie drużyny mogą mieć pretensje do sędziów, dlatego że sędziowie byli niepewni siebie, często podejmowali szybko decyzje, potem pod wpływem piłkarzy, pretensji piłkarzy sprawdzali, weryfikowali swoje decyzje w VAR-ze. Potem podejmowali znowu bardzo często te same decyzje. To wyglądało naprawdę bardzo dziwnie. Przeciągało te spotkania naprawdę o wiele minut i wprowadzało taką złą atmosferę podczas meczów. Myślę, że wszystkie reprezentacje, jeżeli po meczu Argentyna-Chile, meczu o trzecie miejsce, to na przykład Chile, nawet Arturo Vidal stwierdził, że tutaj sędzia próbował być głównym aktorem podczas tego meczu, chciał być ważniejszy od piłkarzy, być może coś jest na rzeczy, albo chciał być głównym aktorem, albo był po prostu niepewny siebie, niepewny swojej decyzji i sędziował w strachu w ogóle przed piłkarzami. W każdym razie, następna Copa America odbędzie się już za rok. Teraz tutaj Federacja chce, południowoamerykańska chce, żeby Copa America odbywała się co 4 lata. Jednak z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, co działo się w ostatnich latach, gdzie była Copa America 2015, potem już po roku 2016, teraz 2019, już w przyszłym roku będzie 2020, to czy Federacja Południowoamerykańska wytrzyma te 4 lata bez turnieju i czy potem jakoś nie zrezygnuje z tego planu. Jeżeli udałoby się jakoś, jeżeli ten turniej odbywałby się częściej, to można byłoby wrócić do tego mojego pomysłu, żeby polska reprezentacja, żeby PZPN, Polski Związek Piłki Nożnej, zabiegał o to, żeby na turnieju znaleźć się, bo to podniosłoby nasz poziom sportowy. Zobaczymy, jak będzie. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.